No witajcie, tu Karmaś, grastroskopia.pl. Lecimy dalej z Days Gone. Nareszcie. No dobra, zobaczmy. Niektóra. Nero zawsze ma to, co najlepsze. O, tak. Co tutaj mamy? Paliwo. Dobra, to teraz trzeba to oddać Ricky. No to jazda. Zrobione.
cholerny wyjazd. Się da sprzedać. Fajnie, że wciąż dykasz. If the moon glows, if you're not there to soothe the pain of the burning brain inside my head, maybe slip away from what we know, and you don't mind. Your heart's a stone dropped in a well to sing to hell, and the sun won't shine on the town of the lonely people who walk alone. What was said could be so wrong, out of context when mind of a dying man who wants to breathe his last breath. Mam jego nóż. Dzięki Bogu. Jak Joe Haslin się dowiedział, że on wrócił, był przerażony. Nawet nie wiesz, jak mi ulżyło. Jasne. Dobra. Trzymaj się, Ricky.
Hej, Deacon. Jak tam leci, Buzz? Chyba sporo paliwa zużywasz, co? Mam paliwo, jeśli potrzebujesz. Wróć, jak przypomnisz sobie, czego chcesz. Wpadnij później, będę miał nowe graty. Hej, jak leci, Dick? Joseph, najlepszy zbieracz trofeów na świecie. Że niezbyt ci idzie. Wow, aż trudno je policzyć. A, wszystko, tak? Hej, Dick. Uważaj na mnie. Deacon, dobrze cię widzieć. Blair, co u ciebie? I słusznie. No. Okej. To powinno zadziałać. Bardzo proszę. No. Hej, Dick. Bądź ostro. Kilka tygodni temu znaleźliśmy z kilkoma kumplami norę. No wiesz, norę świrusów czy jakim tam. A tu wychodzi ich baba, jak je zwał. Wyjedz. No i powiem ci, że ta nazwa jest idealna. Sprowadziła na nas całą hordę. Spieprzaliśmy, żeby przeżyć. Pachnie. Zwariowana akcja. Ja dalej. Dlatego właśnie przez ostatni rok nie ruszałem z tym do tyłu. Nic tam w syfie nie ma. Już kupy żalu. Kimnę się. Tylko na chwilkę. Dobra, dość tego. W drogę.
Adi? Heidikon, mogę jakoś pomóc? Chodzi o Buzera. A co z nim? Nie, no wiesz... Nic. Nie jest chora, nic. Po prostu... Przecież mówiłam, że będzie musiał coś zmienić. Masz tu może jakieś leki? Jakieś antydepresanty, coś w ten deseń? Nie. Wybacz. Okej. Chwila. Słyszałam, co się działo. Że rzucił się na tych gości, którzy mordowali psy. Tak, i prawie nas przy tym wykończył. No to może w tym tkwi problem. Że prawie nas przy tym wykończył? Dick, co takiego William kocha na tyle, żeby rzucać na szale własne życie? Tu nie chodzi o jego chore ciało, tylko raczej o jego chorą duszę. Kumam. Dzięki, Adi. Ciekawe, kto tu znosi tę całą dziczyznę. To ten włóczęga. Poproszę. Masz, co ci trzeba? No, chyba wszystko wzięłam. Jedziemy. Chyba masz dobry dzień, Ricky. To przez świeczkę, Dick. Przez co? Jest takie stare przysłowie. Lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemność. Przez ostatnie 2 lata było dużo przeklinania. Jeśli uda nam się zapalić światło Lost Lake, to będzie nasza pierwsza świeczka. Aha, jest tylko mały problem. Niby jaki? Światło przyciąga różne paskudstwa. Dlatego o wiele łatwiej cię znaleźć. Hej, dojeżdżamy! Szlak! Rojaki! Myślałam, że będzie czysto. No co ty, z naszym szczęściem? Okej, to już chyba wszystkie. Kurde. Dobra. Żeby to naprawić, muszę się tam wdrapać. Robiłaś to już kiedyś? Nie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Jasne. Dobra, chodź, podsadź mnie. Już, gotowy? Aha. Raz, dwa, trzy! Jeśli spadniesz, to cię nie złapię. Rany dzięki! Będę mieć to na uwadze! Cholera! Flaszki! Są moje! I... Staram się!
zewsząd, kurwa, trzymaj się! Zrobione! Schodzę na dół! I całe szczęście! To było niezłe. Tak, trzeba będzie to jeszcze kiedyś powtórzyć. Dobra, pogadam ze Skizem, żeby założył tutaj wokół drut kolczasty. Może to powstrzyma traszki. No, brzmi jak gówniana robota, która mnie przypadnie. Dasz radę. Chodź, muszę coś jeszcze sprawdzić. Więc twoja kobieta? Dobra, skąd ty do cholery? Nie trudno dodać 2 do 2, Dick. Znaczy, straciłeś ją w tym obozie dla uchodźców, tym na północ od Belknap. A od kilku tygodni widujemy w powietrzu helikoptery Niro. To na co liczysz? Na cud? Że jakimś sposobem jest z nimi? Coś w tym stylu. Ale tak nie jest. Nie. Przykro mi. Słuchaj, no nic takiego, więc zostawmy temat. Okej. Niesie. Już prawie gotowe. Prąd z całego ośrodka przepływa tędy. Tydzień temu wyciągnęłam bezpieczniki, żeby nie było zwarcia. Dobra. Gotowa na sygnał. Dobra! Słuchajcie! Okej. Kilka ostatnich miesięcy było ciężkich, nie przeczę. Mamy mało jedzenia, leków, cholera. Praktycznie wszystkiego. Ale istnieje jedna rzecz i ta rzecz sprawia, że wszystko inne jest bez znaczenia. A ta jedna rzecz to zaufanie. Jakiś czas temu do obozu przyjechało kilku włóczęgów. Część z was chciała ich wykopać, bo ledwo wiążemy koniec z końcem. A druga część nie chciała im zaufać. Dzisiaj przedstawię wam dowód na to, co cały czas powtarzałem. Potrzebujemy wszystkich. Naprawdę wszystkich, którzy chcą tu zostać z nami. Którzy chcą pracować. Którzy w końcu chcą pomóc nam w odbudowie. Przez kilka ostatnich miesięcy Ricky właśnie tym się zajmowała. Ale sama nie da rady. Potrzebuje pomocy. To, co stanie się dziś, jest konsekwencją tego, że przyjęliśmy do obozu Włóczęgę, pozwalając mu, żeby zdobył nasze zaufanie. Dzisiaj wykonamy krok, by się wyrwać z ciemności! Chodźcie!
Dziękuję. Dziękuję. To ci się spodoba. Tak. Dobranoc. Jezu, hej. Co się stało? Nic takiego. Spoko, idziemy do Adi. A więc na zdjęciu to była ona, nie? Tak, to moja żona. Ach, głupie pytanie. Wybacz, Dick. Nie ma za co przepraszać. Ona od dawna nie żyje. Mimo wszystko pewnie nie jest ci łatwo. Pewnie narobiłeś sobie nadziei. Sama nie wiem. Chciałabym jakoś ci pomóc. W sumie możesz. Jak? Przestań o tym mówić. Okej. Adi? Światła się świecą. Wydaje mi się, że jej tu nie ma. Adi, jesteś tu? Dobra, to zdejmuj. Że co zdejmuj? Zdejmuj koszulę i wskakuj na stół. Hej, słuchaj, to nic takiego. Dickon? Chcesz złapać infekcję? Mhm. Może jestem inżynierem, Dick, ale to wcale nie znaczy, że... Aha, że nie potrafię opatrzeć rany. Ach, nigdy bym nie zgadł po tym, jak wodzisz palcami po przełącznikach, czy obwodach, czy cholera wie, co tam robiłeś. Dobra, to... może zaboleć, tylko odrobinkę. Gotowy? O Jezu, dobra. Serio? To może jednak poczekamy, aż wróci Adi, co? Poczekaj. Już, koniec. Ale beksa. Mówiłem ci, że to nic. No, mówiłeś. O, wow. Ty naprawdę byłeś na wojnie. I to nie jednej. Cholera, rację. A ty skąd masz? Z Afganistanu, czy... z klubu, czy może z później? Nie... chyba nie pamiętam. A ta skąd jest? Ricky, a... nie jestem pewien, czy... wiesz, słyszałem, że Adi nie lubi, kiedy ludzie grzebią w jej sprawach. Tak. Ja też to słyszałam. A ta skąd jest? A, Ricky. Dick, ja nie mam męża. Okej. Okay. To może wrócisz tu jutro i pokażesz się Adi, a ona powie ci, jak dobrze się spisałam. Ricky, Dick, ty nie musisz. Nie ma za co. Hej, Dickon. Wiesz, może zabierz kiedyś świeczkę. Tam na zewnątrz bywa naprawdę ciemno i zimno. Potrzebujesz czegoś, Dick? Uważaj.
Wybacz, tak się tylko snuje. Ej, jak się masz, stary? Jak leci, Joe? Jedno. Widzimy się później, kolego. Mam dzisiaj niezły towar. Bas, jak się miewa? Twój motocykl wymaga trochę pracy, stary. Coś nie tak? Oh, przepraszam cię. Dick, prawda? Wybacz. Halo, ziemia do Dickona. A może pani tu później? Do zobaczenia, Dick. Narka, chłopie. Hej, Dickon. Dickon, dobrze cię widzieć. Joseph, najlepszy zbieracz trofeów na świecie. No. No dobra. Hej, Dick. Bądź ostrożny. Kiedy, sam wiesz, byłem z klasą. Uczyłem wam już dziewięć. Szkoda. Mam tylko spodnie domowych i osób, które nie skończyły liceum. Czy inaczej, nagle usłyszeliśmy wrzaski. Najpierw brzmiało jak strzały, ale to były świrusy. Pełno świrusów. Alkaj, słyszysz mnie? Alkaj, zgłoś się! Kurwa,
tam pójdzie i go znajdzie. Sprawdzi wykopaliska. A, jak leci, Tucker. Niechuj ja nie tęsknię za tym twoim gównem. Mordercy i złodzieje. Wszyscy co do jednego. Ilu ludzi dzisiaj zabiliście, co? Jak leci? No cześć. Hej, Deacon, jesteś tam? Tak, Adi. Posłuchaj, jeden z moich pacjentów usłyszał naszą rozmowę. Chyba wie, gdzie znajdziesz zdrowego psa. Zamieniam się w słuch. Na południe od Sherman's Camp jest taki mały ośrodek. No, kilka domków w lesie. Kojarzysz może? Nie. Okej, okay, to przy autostradzie Sentiam. Do Starego Tartaku jedzie się tą samą drogą i... Ricky wspominała, że była tam z tobą, gdy oglądaliście hordę. No wiesz, kiedy zniknęliście na cały dzień przy tamie. A tak, tak, już wiem. Kojarzę miejscówkę.
potrzebuję ich. Dick, jak się masz, chłopie? Manny? Poczekam. Dick, on sędzia. Narka, chłopie. Chyba jestem nieprzytomny. Dobrze cię widzieć, Dick. Damon, jak leci? Jedno ulepszenie robi się. To wszystko? Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Okej. Wpadaj, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Ciekawe, kto tu znosi tę całą dziczyznę. To chyba ten St. John. Ten w katanie. Motocyklista. To jest to mniejsze. Póki nam znosi miecho, ja go kocham. Właśnie tak. Świetnie. Thank you.
O, przymknę tylko na chwilę oczy. Pora już w drogę. A, no i proszę, to się nigdy nie skończy. A, no to jazda. A, chyba wystarczy. Oh.
Łupieżcy biją się ze świdłowcami, tak? Dawać, chłopaki. Widziałam coś.
Ktoś tam jest. Coś tu się święci. Ktoś obejrza! A teraz spłonie!
Wąsacze!
chicken sandwich. Jak leci, Rick? Cześć, Mercer. No? Motocyklista, nie? Ciągle go... Daj im popalić, Rick. Hejka, Deacon, prawda? Hej, Zani. Widzisz, Dick. Jak tam życie w obozie, Alkaj? Normalka? Dobry wybór. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? W razie czego wiesz, gdzie mnie szukać. Daj mi znać, jeśli potrzebujesz czegoś jeszcze. Hej, jak leci? Alkaj, tak tylko wpadłem. Potężna, celna broń. Spodoba ci się. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Potrzebujesz czegoś? Proszę, prawie jak nowe. Okej, dobra. Nie ruszam się. Do zobaczenia. Obóz chyba lepiej radzi sobie bez mnie, wiesz? O, przytnę tylko na chwilę oczy. Chwila przerwy.
Znając nasze szczęście, choroba przeniesie się na rośliny i wszyscy poumieramy z głodu. Chcesz czegoś? Jak leci? Jak leci, Zani? Szukasz czegoś konkretnego? Coraz trudniej to dostać. Do zobaczenia, Di. Co jest z tobą nie tak? Wracaj do roboty. Wszystko będzie dobrze. Deacon. Hej, Zani. Ręce masz czyste? Zaczekaj sekundę, Di. Zabijają świrusy. Podobnie robią coś bezpiecznego. Okej. No to jazda. Zrobione.
witaj z powrotem. Witaj z powrotem. Właśnie tak. Świetnie. Dalej, otwierajcie. Fajnie, że wciąż dychasz. No nie no.
mogę coś z tego zrobić. Otwórzcie! Ej, to dziś. Hej, zaczekaj. Przepraszam. Oj, przepraszam. Kimię się tylko na chwilkę. Tylko na chwilę oczy. Pora już w drogę. Masz ochotę trochę pobyć? Dobranoc.
wpadłaś do środka? Co to był? Co jest? Kolejne trofeum. Zwierzak musi gdzieś tu być.
piesku. Gdzie jesteś? Słyszę go. Musi być blisko. Tam jest. To się przyda. Ślady kłów. Tak, trzymał w pysku na pewno. Co?
Zamknięte. Mam cię. Zamknięte na głucho. Hej, mały. No hej. Jak leci, kolego? Chodź. Chodź, mały. Heju. No chodź, mały. Hej. Hej. No dobra, chodź. Chodź mi tu. Okej. O mój Boże. Dobra, no dobra, dobrze. Zgoda. Jak sobie chcesz. Okej.
Ej! Pobudka, leniwy bydlaku. Co się dzieje, stary? Co do diabła? Cholera. O, szlak. Hej. Hej, co tam robisz, maluchu? Hej, hej, no już. Hej, spokojnie, spokojnie. Skąd ty się tu wziąłeś? Na mnie nie patrz. Tak, tak, tak. Hej, hej, chyba chce ci się pić, może... Poszukamy ci wody? Co ty na to? Jesteś tam? Musisz się ze mną spotkać. Jestem, Skizo. Czego chcesz? Jestem zajęty. Słuchaj, wiem, że chcesz pomóc obozowi, a ja chcę pomóc tobie pomóc obozowi. Spotkajmy się na tyłach chaty. Skizo, bez odbioru. Cholera, Skizo. Lepiej, żeby to było ważne. St. John, co mogę dla ciebie zrobić? Wybacz, nie mam pojęcia, co robię. Dick! O mój Boże, Deacon, słyszałam, że to ty na nowo włączyłeś światła. Dziękuję ci. Serio? Źle słyszałaś, to była Ricky. To jej powinnaś podziękować. Ricky? Mogłabym ją wycałować, tylko nie mów Bri. Wiesz, nie mogę ręczyć za ten sprzęt. Okej? Tak, dobrze. Tak, całkiem nieźle. Bardzo proszę. No? Hej, Dick. Uważaj na siebie. Kilka tygodni temu znaleźliśmy z kilkoma kumplami norę. No wiesz, norę świrusów czy jak. A tu wychodzi ich baba. Dobra, jestem. To czego chcesz? O co ci chodzi? Jak wejdziesz do środka, to ci pokażę. Wiesz, myślałem o twoim pomyśle. O tym, żeby zapieczętować tę jaskinię na północy i zablokować drogę hordom przez farmy. No i? Problem w tym, że Mike nie mógł znaleźć odpowiedniego przywodu, prawda? No. A ja wiem, skąd go wziąć. A stąd. Nie. No, wiem, co sobie myślisz. Łapie kula. Nie, nie, nie. To jest w samym środku terenów wieczystych. Jak tam byłem zdobyłeś ostatnio, leki, to... które ocaliły twojego nie. kumpla. Skołujemy przewód, wysadzimy jaskinię i puf, pa, hordo. Cholera, to był twój pomysł. Hej, oni zamknęli tę pieprzoną granicę. Zapieczętowali tunel. Jeśli tam pójdę, to jakbym zaczynał wojnę z Kizu. Zrozum, mam plan. Poza tym pójdę tam z tobą. Wiesz, będę cię pilnował.
Zbierz tyle sprzętu, ile się da. Może nie będzie potrzebny, ale wiesz jak jest. Potem spotkamy się tutaj, bo tam prowadzi szlak przez żelazną granię. Co? No co ty wygadujesz? Zaufaj mi. Jezu. To jak? Do zobaczenia. Kilka miesięcy temu byliśmy w syfie. Widzieliśmy grupę świrusów. Całą niedbaną kordę. Myślisz, że nie zabić go? Dobrze cię widzieć, Zeke. Jak tam leci, Buzz? Twój motocykl wymaga trochę pracy, stary. Dobra. Wpadnij później, będę miał nowe graty. Pamiętaj, gdzie mamy się spotkać. Na zachód od jeziora Melaqua. Widzimy się na miejscu. Dick, tu Lost Lake. Jesteś tam? Hej, Ricky. Próbowałam cię znaleźć. Mamy już zasilanie w prawie całym obozie. W mojej chacie też. Świetnie. Hej, znalazłam nawet sprawny podgrzewacz do wody. Chyba będę miała swój gorący prysznic, co? Fajnie, fajnie. Hej, gdzie jesteś? Słuchaj, Skizo i ja kołujemy ląd do ładunku wybuchowego. Wiesz, żeby zapieczętować jaskinię. Pamiętasz? Pewnie, że pamiętam. Ale skąd? Jedyne miejsce, gdzie mogą być lądy, to... Ricky, hej, coś przerywa. Nie słyszę cię. Pogadamy... Jak tylko będzie możliwość.
Adi, jesteś może? Tak, Dikon, co tam? Skołowałem buderowi psa i było dokładnie jak mówiłaś. Fajnie to słyszeć. Wiesz, dobry z ciebie przyjaciel. Szczęście, że cię ma. Dick, jesteś tam? Tak, Buzman, co jest? Chciałem tylko podziękować za psa. Żaden problem, bracie. Znaczy, łaził za mną, wiesz. Nie chciał się odczepić, co miałem zrobić. Hej, leżeć. Hej, no już spoko. Jasne, szedł za to. Hej, dałem mu na imię Jack. Jack byłby przeszczęśliwy. Nie, ani trochę właśnie, dlatego to zrobiłem. No już, spokój, kolego. No już, dość. Dobra, nie muszę spadać. Buzek go zabiłem. Nie ma za co. Dick, tu Tucker. Mam robotę, wpadnij do mnie. Tucker, zobaczę, czy znajdę czas. Bez odbioru. Benzyna. No to jazda. Wystarczy. Hej! Co ty robisz? To, co my zrobimy, to wpierdolimy się tam tylnymi drzwiami.
Na piechotę? Nie mówiłeś mi, że będziemy szli pieszo. A pamiętasz, co było, kiedy pojechałeś tym starym klekotem? Słuszna uwaga. Hej, nawet nas nie zobaczył. No więc, żelazny Mike wspominał, że wysłał cię na negocjacje z Carlosem? Zaraz, staruszek ci to powiedział? Tak, 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 pewnie, pewnie. Dobra, to chyba nic złego, że o tym wiesz, skoro ty i twój ziomek należy ci teraz do obozu. No, musiało pójść świetnie, skoro właśnie próbujemy przejść przez, zaraz, jak to nazwałeś? Pierdolone tylne drzwi? Nasze małe spotkanko? A, tak, było super. To jak negocjować z gromadą małp naszprycowanych PCP. Ale wiesz co? O ile nas nie przyłapią, rozum staruszka może się mimo wszystko utrzymać. Hambuzer i ja dopiero co się z nimi napieprzaliśmy w Rock Camp. Hej, Carlos powiedział, że to była pomyłka. Jacyś pogubieni wieczyści. No, w każdym razie obiecał, że to się nie powtórzy. To mnie uspokoiłeś. A co ja tam niby wiem? Jestem tylko pionkiem Majka, tak jak ty. Szlak! Słyszysz to? Tak, wilki. Zainfekowane? Pewnie zaraz się przekonamy. To jak sobie poradziłeś poprzednio? Była tu taka drabina, ale zostawili ją górnicy. Czy chuj wie co? Chodź, tutaj. Podsadź mnie. Gotowy? Tak. Dawaj! Udało się. Rozejrzyj się tam. Zobacz, czy nie ma tej drabiny. Ja poszukam tutaj. Tylko szybko. To terytorium wieczystych. Musimy zniknąć, zanim zrobi się jasno. A? Powiedz mi coś, czego nie wiem. Wilki! Uważaj! Ja jej załatwię! Skizo, gdzie do cholery jesteś? Czekaj, czekaj, już, zaraz. Uwaga na głowę! Dobra. W papierach Majka znalazłem mapę. Pokazuje stare szlaki służby leśnej. Żelazny Majk pewnie uwielbia, jak to robisz. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Jasne. W każdym razie widać, że szlak jest w kiepskim stanie. Oznaczono go jako zamknięty. Ognisko wieczystych. Widziałeś już takie? Nie. Nazywają to zgromadzeniem. Podobno robią tam różne pojebane rzeczy. Chodźmy naokoło. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Pierdolenie, chcę to zobaczyć. Co, życie ci niemiłe? Nie, już nie. Chcę tylko zobaczyć, przez co przechodzą. Wiesz, to całe spoczywaj wiecznie, ukorz się, te sprawy. Dobra, dobra, ale trzymaj się mnie. Jak się rozdzielimy, będziemy w czarnej dupie. Jestem tuż za tobą.
Co to ma być? Oni się tną. No. Znałem typa, co przeszedł te ich rytuały, czy chuj wie co. Powiedział, że wieczyści ciągle są naćpani. Używają PCP czy czegoś takiego. Nie czują żadnego bólu. Dobra, obejdźmy ich. Taki właśnie miałem plan. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, nigdy w życiu. Ja też nie. Dlatego nie możemy się wychylać. Jeśli nas przyłapią, nie wystarczy nam kul, żeby ich załatwić. Masz rację. Wiesz, gdzie idziesz? Jasne. Jesteś pewny, że to dobra droga? Tak. A co? Bo wiesz, kiedyś często tędy jeździłem. Co? Moja pani pracowała w tej okolicy. Było tu laboratorium badawcze na wschód od chaty na Żelaznym Stoku. W każdym razie wiem, że kompleks transportowy jest w tamtą stronę. Idziemy dalej. Zobaczysz. To tędy.
Co to kurwa było? Wieczyści używają trąbek, żeby wabić świrusów. Chodź. Co do chuja? Będziesz czuć ból! Ja pierdolę! No dobra. Zostaw ich, zostaw! Nie będziemy tu zaczynać. Daj mi sekundę, jedną chwilę. Jezu. Jest to kto? Ktokolwiek, proszę. Chodź. No chodź, musimy iść. Nie, zostawimy jej świrusu. Co? Nie. Nie po to! Skizo, nie zostawimy jej tu! Nie po to tutaj jesteśmy! Kurwa. Dobra, okej. Okej. Dobra. Mam ją! Połamane nogi. Nigdzie z nami nie pójdzie, brachu. Musimy stąd spadać. Zrób to. Hej, maleńka. Wszystko będzie dobrze. Już dobrze. Już dobrze. Musimy przejść tędy. W porządku? Tak, w porządku. Dobrze zrobiłeś. Nie będę o tym gadał. Nie było innego wyjścia. Odpuść. Co? Jezu, co znowu? O, to pierdolona horda. Nie, to nie jest horda. No to co, kurwa? Wieczyści. Chodź, idziemy. Już! Oni są kompletnie pojebani! Widziałeś może ich przywódcę, Carlosa? Nie. Wydaje się bardziej szurnięty niż reszta. Ma blizny na plecach, rękach i nogach. Cały czas powtarzam to Majkowi. Nie można układać się z wariatami. Mówiłem ci, Skizo, nie zamierzam sprzeciwiać się żelaznemu Majkowi. Chodź, musi być jakieś inne wejście. Hej, czekaj. Lepiej trochę się rozejrzyjmy. O czym ty mówisz? No, nie mamy pojęcia, co nas tam czeka, więc lepiej się rozejrzyjmy. Zobaczymy, czy uda się coś wykorzystać. Tak, tak, dobra, pewnie. Czemu nie? Rozejrzyj się i zobacz, czy coś znajdziesz. Nie ma to jak złom. Jak myślisz, może te drzwi? Mm-mm.
Chwila, zwolnij. Nie wiesz, co nas tam czeka. O tej porze nocy będzie czysto. Nie martw się. Nawet go nie widziałem. To było tak szybko. No, zdarza się. Racja. Hej, Dick. Mam u ciebie dług. Serio. Daj spokój. Po prostu zgarnijmy ten ląd i wynośmy się stąd jak najszybciej. Chodź, pomóż mi. Możemy przyjść tędy. Co? Nie wiem, stary. Chodź. Dobra. Wciąż chcesz tam wejść? A mamy wybór? Gotowy? Dawaj! Ty przyłeś, ja podtrzymam. Nie, ty idź! Dam radę! Już! Nie, szybciej! O kurwa! Ja pierdolę! Zacięło się! Ciągnij! Zacięło się! Okej. Nie, dobra. Idź dookoła. Ja znajdę sposób, żeby jakoś otworzyć boczne drzwi. O, tu. Dick! Na to? Zobaczy się! A co ty na to? Co jest, kurde?
Siedziałem zamknięty w magazynie z bandą wkurwionych traszek. A myślałeś, że co? To łatwa sprawa. Już, już. Drzwi otwarte. Jezu, nic ci nie jest? No, to tylko mała traszka, nie? Daj spokój. Weźmy tylko, znajdźmy te ląty. I co myślisz? Biuro brygadzisty jest tam. Pewnie tam je trzymali. A, świetnie. I jak się tam dostać? Chodź, podsadzę cię. Zaraz, zaraz. Chcesz, żebym poszedł pierwszy w razie, gdyby coś tam było. A, rozgryzłeś mnie. A teraz rusz dupę. No, niech będzie. Dobra, gotowy? Tak. W górę! No! W górę! O mój Boże! Dobra, jestem. Daj mi chwilę. Poszukaj czegoś, żebym mógł się wspiąć. Masz. Uwaga na głowę. Udało się. Hej, to musi być to. Bingo. Podtrzymaj to, a ja wyciągnę. A może ja to wyciągnę? Co, ciągle mi nie ufasz? Tak się składa, że ufam. Chodź, spieprzamy stąd. Schizo, chciałem ci podziękować. Nie, spoko, ziomo. Że tu ze mną przyszedłeś, że pomagasz. Jezu, weź już. Ale serio, bo nie za bardzo nas chcieli w Lost Lake. Weź, daj spokój, dobra? No dobra, Schizo, jak już wrócimy do obozu, może pozwolić. Co ty robisz? Sorry, brachu. To jedyny sposób. Wiesz może, kim jestem? Nie. Myślałem, że wieczyści nie mają imion. Weszliśmy na ścieżkę. Moi wierni. Moi wierni pozbyli się swoich imion. Wszyscy poza mną. Na razie. Aha. Carlos. Jesse, co do chuja? Zachowałem imię. I wspomnienia też. Tego jak ty, Boozer i Jersey Jim trzymaliście mnie. Kiedy Jack przyłożył mi do pleców palnik. Jesse, to było dawno temu. Naprawdę nie mieliśmy... O tak. Pamiętam krzyki. Nic nie szkodzi. Pamiętam też, że nauczyłem się wtedy czegoś jeszcze, czegoś ważnego. Wszystko w tobie. Wszystko, co sprawia, że jesteś sobą. O, można to wypalić.
jaki zostanie tylko twoje imię. Właśnie takie są świrusy. To też już wiem. Dlatego musimy być tacy jak oni. Okej. To robimy to, czy zagadasz mi na śmierć? O, ależ robimy. Deaconie St. John. Ale chyba nie będziemy sami, co? O nie! Nie robimy! Nie możemy tego zrobić bez Boozera, nie uważasz? Musimy skończyć to razem. Nasza trójka. Boże! Dajesz! O tak. Jeden z głowy. Został jeszcze jakiś tuzin. A może więcej? Co za szczęście, że my trzej, ty, ja i Boozer wciąż żyjemy. I spotkaliśmy się tu, kiedy świat się kończy. Kurwa, co zrobiłeś Boozerowi? O, jeszcze go nie ma. Ale będzie. Wkrótce. Czyli to ty. Widziałam, jak cię przynieśli. Nie. Nie nazywam się tak. Weszłam na ścieżkę. Już nie mam żadnego imienia. My nie mamy imion. Wszyscy. Wszyscy moi bliscy. Nie żyją. Liza. Posłuchaj. Wiesz może, czemu jesteśmy jak oni? Jak świrusy. Nie. Bo nie mają pojęcia, co stracili. Kogo stracili.